Damian, bardzo ważny punkt dla nas tu we Wrocławiu. Jak z perspektywy boiska oceniasz to spotkanie? Myślę, że pierwsze 20 minut zagraliśmy dobrze graliśmy, utrzymaliśmy piłkę, mieliśmy swoje sytuacje. Później oczywiście oddaliśmy trochę pole przeciwnikowi, ale też wiadomo, że nie będziemy cały mecz prowadzić gry. W drugiej połowie mieliśmy też swoje sytuacje, czekaliśmy też na kontry, trochę lepiej musimy się też zachowywać pod bramką rywala, bo mieliśmy swoje sytuacje. No ale tak jak powiedziałeś, ważny punkt, oczywiście szkoda, bo przyjechaliśmy tutaj po 3 punkty, bo po to się gra w piłkę, żeby wygrywać, ale szanujemy punkt na ciężkim terenie i teraz walczymy w sobotę o pełną pulę. Ciężej było grać przeciwko byłym klubowym kolegom? Nie. Mecz jak mecz, faktycznie spędziłem tutaj ostatnie 2-3 lata, ale teraz reprezentuję barwy Górnika Łęczna i dam z siebie wszystko, żeby utrzymać tą ekstraklasę.